Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MCL, to przed wami drugi odcinek Rayman 3 Hoodlum Havoc i drugi poziom Las Czystoliść. Zacznijmy! Co jest? Kto wyłączył tę fajną muzyczkę? Chyba niczego nie zepsułem. Muzyka? Gdzie jest muzyka? Cicho! Nie wyciągnijcie mnie stąd! Chce mi się pić! Rayman, ja potrzebuję lekarza! Szybko! Dobra, lecimy, panie i panowie. Nigdy nie dotrzecie do tego szamana w lesie! Moje mroklumy już o to zadbają! I teraz tak, w ostatnim odcinku mówiłem wam właśnie o poruszaniu się na boki. Widzicie, strzałka się zmienia z prostej na tą strzałkę w bok. I teraz wam zaprezentuję, że jak strzelę wprost, to dobra, ten ucieknie, ale może nie będzie uciekał, to wam zaprezentuję. Dostałem. Widzicie, broni się. Nie możemy nic mu zrobić, dlatego musimy 3 strzały wykonać. Jak widzicie, bok. Ok, jeden załatwiony, teraz drugi zejdzie na dół. I musimy drugiego zacząć dokładnie w ten sam sposób. Gotowe. I początkowi przeciwnicy są albo na strzał, bokserzy, to są myśliwi, tak ich nazywam. Myśliwi są na 3 strzały, potem będą się przeciwnicy na 5 i na 6, więc będzie na pewno ciekawie. Tu mamy świnki. W świnkach możemy znaleźć diamenty różnego rodzaju, życie, puszki z tego też, z tego co pamiętam. Ale naszym zadaniem jest aktualnie dostać się tutaj. Jak widzicie, tu mamy grzybka, którego musimy pokonać, musimy go skręcić. Klikamy guzik, skoczymy na platformę i idziemy dalej. Panie i panowie, drugi odcinek Raymana. Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ wyciąłem do nagrywania po naprawdę długim czasie i... O, mroklumy uwięziły te maleństwa. Niezbyt to ładnie. Mega mi tego brakowało, powiem wam szczerze. I jestem podekscytowany, żeby tą serię skończyć i grać w nią dalej. Pierwsza za skrzynka w grze. Dzięki, lochaczu! Zobacz, co zakosiłem mroklumom! Lecę, bo muszę policzyć dziury w serze. Rayman, przestań się bawić w przebieranki, tylko zawieź mnie do tego lekarza. Już, lekarz jest na końcu poziomu. Mojdo. Puszki, moi drodzy. Dostaliśmy puszkę zieloną, oczywiście to jest wir. I dostaliśmy pierwszą skrzynkę w naszej grze. Skrzynek w sumie w grze jest 60, jeżeli dobrze pamiętam. Wszystkich. I za 6 skrzynek, widzieliście, mieliśmy tylko kółeczko. Wypełniło się jedno z 6. Jak się wypełni 6, to dostajemy ulepszenie zdrowia. Będziemy mieli więcej zdrowia. I jak zbierzemy wszystkie skrzynki, będziemy mieli prawie tyle samo zdrowia co boss. A to jest sporo. Ok, tu mamy robaczka, którego sobie wypatrzymy, traktujmy. Ok, tutaj idziemy dalej i będziemy mieli za chwilkę walkę. Musimy się przygotować oczywiście. Tu mamy diamenty i tu skoczymy, żeby zabrać 3 na raz. Stary trik. Mamy drzwi, których na razie nie możemy rozwalić. Ale jak ich pokonamy, mamy 2 do pokonania, to jak najbardziej będziemy mogli te drzwi otworzyć. Pięknie. I teraz mamy właśnie mroklumę ze znaczkiem Dolera. To o czym mówiłem w poprzednim odcinku. Te mroklumy mają coś ważnego dla nas, co pozwoli nam iść dalej. Więc musimy ich pokonać. I z tego dostajemy czerwoną puszkę. Panie i panowie. Druga puszka w grze z 5. Rayman, te przebieranki robią się żałosne. W ogóle nie spełniają roli. Ja od razu cię poznałem. A ty inteligentny jesteś, Globox, wow. Czerwona puszka ma krótszy czas działania od zielonej, ale dzięki niej możemy rozwalać właśnie tego typu drzwi, a od tego świnki, skarbonki możemy rozwalać jednym uderzeniem, gdzie musimy kręcić naszą ręką. I to jest naprawdę spoko. Tutaj się kryje nam druga skrzynka w grze. I no, czerwona puszka daje nam dodatkową siłę ogólną. To jest raczej już wiadome. Dobra, mamy jeszcze jedną parę drzwi do rozwalenia. Uwaga, 3, 2, 1, pyk! Przepięknie. I możemy iść oczywiście dalej. Tu użyjemy helikoptera, bo jak nie użyjemy, to spadniemy i stracimy życie. Dlatego byśmy nie chcieli. Okej. Stary, zrób coś! Jeszcze tego robaczka słyszę. Jeżeli się nie mylę. On jest gdzieś tutaj dokładnie. A, mam cię, cwaniaczku. Dobra. Tu mamy ich trochę do pokonania. Tu mamy 1, 2, 3, 4 mroklumy do pokonania. Albo 5, to pamiętam dokładnie. Widzę 4, więc będę mógł być 4.
A się tam spakowałem na linie. O, ten dostał ten, a wcale go nie celowałem. Okej, okay, okej, okay, nie podchodź, bo nie mogą tak jeszcze uderzyć wręcz, a możemy ich kopać wręcz, jeżeli będziemy wystarczająco blisko. Tyle. Pasa zdobyta. To była pierwsza taka większa walka. I poszło nam całkiem niejako, że dostałem chyba tylko raz, więc muszę przyznać, że jestem zadowolony. Jestem zadowolony. Chciałem w ogóle nie dostać, no ale dostałem już na samym początku odcinka, więc cóż mogę powiedzieć. Tutaj chcę do wody wejść, bo chcę coś pokazać ciekawego. Tutaj pływa łódka. No klułem. Po prostu. Okej, okay. André, to widzieliście w pierwszym odcinku, wleciał Globoxowi do buzi. I on jest teraz w środku i André strasznie uwielbia sok ze śliwek. Beczka soku ze śliwek jest tam. A jak nam Melfi powiedział, ten uśmiechnięty, latający, żabopodobny, buchopodobny coś, a powiedział nam, że Globox jest uczulony na sok ze śliwek. Co zobaczycie właśnie w tym momencie. Ruszcie, Globox, bo cię wypatroszę! Idź! Tak jest! Ja pływam! Ja pływam! I tak, musimy tak jak nam instrukcja mówi, klikać strzał albo skok najszybciej możemy, żeby się wspinać po wodospadzie. Globoxowi, krótko mówiąc, po soku ze śliwek odwala totalnie. Czasami leta, czasami są po prostu pijane, czasami mają bańki, a w jedynym przypadku w grze właśnie pływa w górę wodospadu, co jest... No cóż, cóż mam więcej powiedzieć. 93, bo skopciłem w kilku miejscach, ja to widziałem, no cóż. Dostałem tę informację, oby zniknęła, zniknie, dobra, zniknęła, super. Skopciłem w paru miejscach, no ale... Globox, daj mi coś do picia, albo zrobię ci z flaków spaghetti a la Wiertara Kopara! Ej, stary, daleko jeszcze do tego lekarza. O, szczy w życiu, ale spadłem. I tak to miało być. Nieważne. Sobie życie uzupełnimy. Tu mamy jeszcze diamenciki. I tu w ogóle jeszcze zostawiliśmy. Czy damy do tu wrócić? Damy do tu wrócić. Jemen oczywiście ma swoje rączki i chwała Bogu, że ktoś pomyślał o tym, żeby Jemen mógł się nimi łapać. To pomaga niesamowicie. W niektórych platformówkach jest tak, że mimo, że postać ma ręce i jest w pełni sprawna do tego, żeby się złapać, to jedno tego nie robi. Co denerwuje człowieka zawsze. Tu jest, zobaczę, chyba pod tą kładką tutaj. Tak mi się wydaje. Tu mamy sępa podobne coś i możemy to ogólnie uderzyć. Trochę mocniej. O, to się obraca i włącza się alarm. Nie za duży, ale no cóż. To mamy Rokluma, rozwalimy sobie go na sam początek i zaczynamy walkę z trzema albo czterema. Z trzema Roklumami. To załatwimy już na początek. Teraz załatwimy tego. Jak załatwimy tego, to przyjdzie jeszcze jeden z ssaczkiem Dolaja. I potrzebny jest nam on, żeby odblokować tego tutaj. Grzybka mu homolka. Bum. Pięknie. No komu jeszcze możemy na raz rozwalać naładowaną pięścią, ale to trzeba trafić. Na szczęście nam się udało. Au! Ja tylko powinien coś wytłumaczyć, więc nie jesteście chamscy naprawdę. Zgrałem wił naładowany, to rozwali nam dwie skrzynki na raz. Też fajna rzecz. I tu mamy schowany, panie i panowie, szmaragd, jak dobrze pamiętam. Więc przydałoby się go na pewno zdobyć. Za tymi drzwiami tutaj mamy schowany szmaragd. A drzwi, jak pamiętamy, rozwala się skrzynką jaką? Czerwoną, dokładnie. Co dostałem? Nie, na szczęście. Jeszcze zbierzam przeciwników i możemy ich po prostu podeptać. To jest spoko. Teraz tak, mamy trzy pary drzwi. Jedno oczywiście mamy tu. Drugie mamy tam, co przed chwilą szliśmy, a trzecie mamy tutaj na dole. Więc musimy tutaj to rozplanować. Najpierw rozwalimy to na dole. Pięknie, tu mamy... O, w środku skrzynki. Świnki. Dobra, teraz wracamy się na górę. Trochę będziemy mieli lataniny. Ale to nam się opłaci, zaufajcie mi. Mamy skrzynkę ze tymi drzwiami. I Tinsin ze środka da nam... Panie i panowie, on nam da... Szmaragdzik. Szmaragd zebraliśmy już w poprzednim poziomie, jak pamiętacie, na tej zjeżdżalni.
Wtedy zabijałeś maszmalak. Uwaga! O, co się stało? Spiłem przewy, to nawet nie chciałem. Dobra, zostawię ten szmalak tutaj, pójdę na dół po zieloną puszkę. Miejmy nadzieję, że zdążę, bo rzeczy, które dają tinsyny ogólnie ze świnek i skrzynek, rzeczy znikają. Spytałbyś, czy to je zniknęło? Dobra, jest szmalak rozmiar 2, pięknie. No i teraz możemy już iść dalej, bo to wszystko wyczyściliśmy. Jeszcze na prawo tam coś mamy, do którego pójdziemy i rozwalimy. Hopla, uwaga, i pstyk, pięknie. I tam na końcu życie, nie wiem, czy straciliśmy coś. Straciliśmy, ale sobie uzupełniliśmy. Okej. Ten robaczek jeszcze był. Poszedłbym w sumie po niego, skoro wiem gdzie. A tu jeszcze są rzeczy, które pominąłem. O, nieładnie, tak nie może być. Dobra, on ma więcej punktów, ale nie zdążę. Trzeba zrobić umiejętnie, a ja nie potrafię. Jeszcze punkty do combo, które dostaję na przykład z zabitych przeciwników. To combo, zanim upadnie, trzyma się dłużej niż combo. Ze świnek i z podnoszenia diamentów, rubinów i szmaragdów. Szczególnie no punktów. Więc z przeciwnika się trzyma dłużej. Co pozwala też na różne fajne kombinacje, jeśli chodzi o zwiększenie sobie ilości punktów. Oto ciekawostka. Dobra, rozwalmy drzwi w takim razie. BUM! Ej, stary, co jest? Nie umiesz latać? Co tam tak siedzisz? Ćwir, ćwir. Piękne, jak to zostajemy, to on tu przyleci do nas. Gdzie on jest? Zidentyfikowany obiekt, co to tutaj. Stój, bo strzelam! Stój, bo strzelam! Stój, bo strzelam! Aha! No tak, to nikt nie umie! Pieniczony. Dobra. Globus nauczył się latać przed nami, kto by pomyślał. To są właśnie skutki uboczne sfermentowanych napojów. Czy napoi. Trunków, o. Dobra, teraz musimy przelecieć tam na drugą stronę ogólnie. Teraz dostajemy nową puszkę, ale naszym głównym zadaniem aktualnie powinno być zejście tu na dół, ponieważ mamy parę rzeczy, które byśmy chcieli jak najbardziej zebrać. Tego robaczka chciałem zabrać, bo to jest robaczek, przy którym siedzi powoli, jak pamiętacie. I goddammit, chciałem go zebrać i mi nie wyszło. No trudno. Będzie przejście bez jednego robaczka, bo jest jeszcze kilku jakby dołomny i nie zbieram jeszcze reszty. Dobra, hop. Oczywiście helikopter naszym przyjacielem. Przedstawię całą grę. Mamy rubinek. I mamy czwartą skrzynkę na naszym koncie. Skrzynki poziomy da się pominąć. I wtedy trzeba poziom powtarzać. To jest niefajne. Ale trzeba zakwasić kapustę. Niebieska puszka. Panie i panowie, niebieska puszka. Jest to puszka moja ulubiona, ponieważ jest najfajniejsza moim zdaniem w całej grze. Moce, które ona daje, są najfajniejsze w całej grze. Mało tego, to jest ulubiona puszka większości graczy. Mało tego, czas działania jest najdłuższy z całej gry. Panie i panowie, pełen pakiet. Tą puszką możemy łapać się haków, o których też wspominałem w poprzednim odcinku, że będzie taka możliwość dla nas. Zobaczcie, ta puszka. Dostanę. Wiedziałem, że dostanę. Zdobyłem nowaczka przynajmniej. Dobra, i teraz tak. Ta puszka, jak trzymamy cały czas. Utrzymamy cały czas spację, czyli atak, to razi przeciwnika prądem. No czego więcej chcieć od czegoś takiego? A tu jest kolejny robaczek, nie chcę go zepsuć. Czy będzie? Prawie były punkty z niego. Taka jest zaprojektowana w bardzo, ale to bardzo moim zdaniem specyficzny sposób. Żeby właśnie, jeżeli chce człowiek zebrać wszystko, musi się naprawdę namęczyć nad tym. Ja nigdy nie miałem zaparcia, żeby zbierać wszystko na 5 gwiazdek. Nie widziałem nigdy przejścia online, gdzie ktoś robi to wszystko na 5 gwiazdek. I nie jestem pewien, czy jest to możliwe. Może jest, może ja jestem po prostu jakiś mało douczony w tej kwestii. Ale osobiście uważam, że jest to prawie niemożliwe, bo naprawdę czasami na konsoli szczególnie, bo jest osiągnięcie, żeby wszystkie poziomy przejść na 5 gwiazdek. Z
starałem się bardzo i mi to nie wyszło. A robiłem, no praktycznie, nie mogę powiedzieć wszystko na pewno, ale praktycznie wszystko tak jak powinienem. I co? Lipa, panie i panowie. Niewyraźnie się czuję. Dobra, Globo sam tu przyjechał, dalej jest pod wpływem tych trunków. A my pójdziemy wszystkie tutaj, o, zapomniałem guzików, nieważne. Wszystkie tutaj rozwalić w typie natychmiastowym. Bum, bum, bum. Niebieska puszka, panie i panowie. Nikt je nigdy nie pokona. I widzicie, kombo nam zostaje z tych czynników. Tu możemy szybko rozwalić i 520 na nasze konto. Czy zdążymy jeszcze tutaj rozwalić? Zdążymy się wspiąć? Zdążyliśmy wszystko zebrać. 910 kombo, ale jazda. Dobra, przydałaby się ta jeszcze puszka niebieska. Dodatkowo. Okej, okay, wyciliśmy. Przepraszam za te problemy techniczne. Nie obyłoby się oczywiście bez nich. Chyba uda się. Udało się, super. Tu rozwajmy sobie skrzynkę. Teraz skrzynka mi daje punkty, tak pamiętam. Okej, okay, to mamy czerwoną puszkę. I nie będziemy się z niej pielniczyć. Czerwoną puszkę też możemy dodać na wprost. Teraz ich rozwalimy. A ładna staje jak głupi. Skończyła mi się ta puszka. Ja byłem za blisko. Tak czy siak popsułem bardzo. Wybiłem z rytmu. Dla tych, którzy chcą wiedzieć, włączył mi się w tle Steam. Co jest ciekawe, bo go wyłączałem dawno. I postanowił mi zminimalizować grę. Nawet Steam ma swoje widzimy się czasami. Tak, Robo, zbij mi brawo, bo dzięki mnie żyjesz. Paluwo. Chyba, czy mamy tutaj życie do zebrania gdzieś? Bo nie powiem, przydałoby się. Tak, jeszcze tam mamy do zebrania jedno. Ale ekstra miejsce! Widziałeś to? Śliwki! Uwielbiam sok ze śliwek! Tia. Ja też lubię sok ze śliwek! Najlepiej sfermentowany! Pięknie. Ty to ale jesteś! Ciesz się widokiem! Oddychaj! Stań i wąchaj kwiatki! Nie ma czasu, Globox. Jak wezmę wdech, to umrę! No, osoba z inteligencją Globoxa musi mieć... I 100%! Bum! Musi mieć ciekawie w organizmie, to na pewno. To całą tą sekcję teraz zrobiliśmy, było 100%. Da się, da się. I to jest trzeci typ przeciwnika i czwarty typ puszki. To była tak zwana błyskawica. On ma strzały potrójne, właśnie w kształcie błyskawicy i jego ataki zabierają nam więcej życia niż od myśliwych. Więc trzeba się z nimi pilnować i jego ataki też są szybsze, jak pamiętam. Lipa. Czerwona puszka, moi drodzy, która daje nam rakietę. Wystarczy tych przebieranek! Mieliśmy jechać do lekarza! Globox, słuchaj, próbuję dojść do lekarza, dobra? Więc nie popędzaj mnie, bo artysty się nie popędza, dobra? No. Ta rakieta praktycznie ma każdego Mrokluma i przeciwnika na hita. Oprócz bossów oczywiście. Więc jest to bardzo potężna broń, a naszym zadaniem aktualnie jest trafić w 3 punkty. Tutaj, tutaj i tutaj. Żeby otworzyć 3 pary drzwi, które są tutaj. Ja tym przed nagraniem, przepraszam. Mamy jeszcze u góry wentylację, którą musimy kliknąć, żeby lokować sekret, który jest tutaj dużo obok. I czerwona puszka, nie, pomarańczowa puszka ma drugi czy... Tak, drugi i najkrótszy czas działania w grze. Chyba tu zebraliśmy. Nie wiem, czy muszę to zrobić inaczej, żeby zrobić więcej punktów, ale dobra, naszym zadaniem teraz jest trafić w 3 miejsca. Tutaj. Za każdym razem Andrea będzie się śmiał z nas. Przestaniesz się wreszcie wygłupiać? Możemy już iść? Tak, żeby nas, wiecie, zdenerwować trochę. Dobra. Tu jest najprostsze. To zrobię teraz, bo najtrudniejsze. Brawo! Tak trzymać! Jesteś debeściak! Możemy już iść? I został nam ostatni cel. Tutaj najdłuższy. Cyk! I jesteśmy po robocie. No, nareszcie! Trochę się zeszło! Pełen Mrokluma, ale uderzymy w niego od razu rakietą, pyk. Jednego skosiliśmy i teraz lecimy do drugiego. Żeby nie tracić kombo, bum, lecimy od razu. Mrokluma załatwione, możemy iść dalej. Podnosimy czerwoną puszkę i otwaramy cokolwiek szybko. Nie zdążyłem z kombo, nieważne.
szybko zajmę nam puszka minie. Wiem, że mam obok, ale to też zajmie trochę czasu, żeby ją wziąć na nowo. Tu jest Lupin. 2320 punktów. Tutaj można 2400 sypiać, ale... Ty bym zdążył z tym Noclumem. No cóż, idziemy dalej. A, mój drugi ulubiony Noclum w grze. W grze. Głównie dlatego, że on gra takiego typowego psychopatę. Jeśli chodzi o kino, gry i w ogóle... Bardzo lubię psychopatów. Nie wiem czemu. Bum! Zmiażdżony. Okej, tutaj mamy drzwi. Musimy się po czerwoną puszkę wrócić i będziemy mieli dodatkowe punkty z tego. Chuja! Syk. Okej, idziemy dalej. I tak, ten Noclum, którego przed chwilą spotkaliśmy, ja nazywam go Miotacz po prostu. Bardzo oryginalnie, wiem. I on rzuca nas bombami, jak sama nazwa moja oryginalna wskazuje. Albo raczej powinna wskazywać. Chyba otworzymy na początek drzwi. Oj, niedobrze. Bardzo niedobrze. Najnowsze technologie w służbie dobrej sprawy bez dwóch zdań. Tylko do czego to? Tylko do czego to? Dobra, tu mamy jeszcze życie i diamenciki. Tu mamy robaczka, którego nie zepsuję tym razem. Super, jeszcze dostałem dwa razy punkty z niego. Pięknie. Okej, okay, to idziemy dalej w takim razie. Porozmawiać więcej Noclumów jeszcze. Super, jeszcze jeden z góry zejdzie. Cyk, cyk, cyk. I ciekawości nie ma. Idzie nasza gwiazda programu aktualnie. Czyli Miotacz, musimy go pokonać. Ale nie możemy go dostać. Tu na po lewej stronie jest bokser. On daje nam rakietę i możemy go rozwalić. I właśnie w tym momencie wyczyściliśmy bazę. Ale z tym rakietem jeszcze nie skończyliśmy, moi drodzy. Jeszcze nie. Mamy jeszcze jedno miejsce, które musimy tą rakietą zwierzyć. Jak widzicie, Globox nam dał tutaj... Dał nam bańkę. A my rakietą strzelamy w to miejsce i tu mamy skrzynkę. Bum! I ostatnią i nam się w tym momencie powiększy życie. Super. Chętnie bym pogadał, ale muszę spadać. Dostaliśmy szmaragd. Nie mam pojęcia, czy on znika, czy nie. Dlatego spróbuję... Tylko dla tego filmu spróbuję... Zrobić pewien myk z tym szmaragdem. Ponieważ tu u góry, jak widzicie, nad nim są kryształki. A ja mam bardzo ambitny pomysł, żeby właśnie... Chyba krzęść tego robaczka... Nie! Czasami to, że jemy się łapie, jest dobre, a czasami to, że jemy się łapie, jest niedobre. No cóż, plan był dobry, wyszło jak zawsze. Może je robimy beznadziejnie, ale przynajmniej jako tako, nie? Tutaj. A, chciałem zabrać te trzy, a potem Rubin. No dobra. Możemy iść oficjalnie dalej, ale ja sobie jeszcze puszkę wezmę z powrotem, bo skoro ona tyle trwa, to czemu z niej korzystać? Punkty razy dwa i wszystko. Tu jeszcze na górę możemy wejść, zapomniałem o tym. To jeszcze raz się będziemy wracać. Dobra. A, w sumie nie. W sumie nie ma potrzeby. Robaczka słyszę, ale... Nie zależy mi na tobie, naprawdę. Ciąguś. Coś tu jest nie tak. Naprawdę? Też mam takie wrażenie. Dobra. Ja chcę typa podejść. Spróbować w taniej. Udało się. Czy tu na dole jest jeszcze jeden. Dobra. Pokonani. I czy ktoś tu jeszcze jest? Tak, tu na górze ktoś jeszcze jest. Tutaj. I jego też można rozwalić w fajny sposób. Dobra, bo oni oryginalnie uciekają na górę. Nam się udało to zrobić tak, że nie uciekli. Więc sukces dla nas. Tu mamy diamenciki, które bierzemy od razu. No i tu zbierzemy, moi drodzy, w tej lokalizacji całkiem pokaźną liczbę skrzynek, ponieważ te poziomy jest skonstruowane tak, że to wszystko trzeba robić tutaj na czas. To wam zaraz pokażę. I będziemy musieli zbierać skrzynki i otwierać nowe skrzynki i wszystko, w ogóle bramy otwierać i tak dalej. Wszystko na czas. Za chwilę poznacie, o co chodzi. Tylko pozbieram sobie to wszystko.
żeby mimo wszystko punkty mieć i tą uśmiechniętą buźkę mieli mieć. Teraz mamy tutaj... Tak, mamy za poprzedni poziom uśmiechniętą, więc jest wszystko ok. Widzicie, tu mamy bramę. Mamy bramę jeszcze po drugiej stronie. Tu na dole? Nie, gdzieś w poziomie była jeszcze brama. Albo mi się wydaje, nieważne. Mamy tutaj kilka bram, które musimy otworzyć. I tu mamy jeszcze dwie. Więc trochę ich tu jest. Trzy albo cztery. Przesuwamy dźwignię. Bo otwarte zejście na dół. I tu mamy Rokluma na dole. Co możemy z nim zrobić? Tylko jedno. Bum, abordaż. Chodź kolego. Tyle w temacie. Nie chcę punktów tracić. Ta cała seria będzie nie chcę punktów tracić. Okej, nie dostaliśmy. Teraz chodzimy tutaj na dół i mamy skrzynkę kolejną. Nie bym pogadał, ale muszę spadać. I znowu pokazuję nam animację czerwonej puszki. Czerwona puszka będzie nam bardzo przydatna w grze i jej animacja się odtwarza chyba kilka razy w grze. Trzy albo cztery jeszcze. I przez... Tu to właśnie żyli. A to już widzieliśmy, nieważne. I nie wiem czemu, ale tylko czerwona puszka ma kilka animacji. Żadna inna puszka nie ma więcej animacji niż raz. Dlatego, że czerwona puszka jak się pojawia, to ma bardzo duże znaczenie. Jak widzicie, musimy tu szybko przebiec, faktycznie cały czas na puszce. Jest osiągnięcie na Xboxie, żeby na czerwonej puszce być przez jakiś tam określony czas, to mi się wydaje. I to jest miejsce, żeby to zrobić. 90%, ok. Jestem w stanie to przyjąć, jestem naprawdę w stanie to przyjąć. Wybacz, czas na bossa. Rayman, zobacz! Gabinet lekarski! Udało nam się! Ja nie mogę! Czeka nas pierwszy boss w grze, nie jest on ciężki. Nie pamiętam, czy przed każdym doktorkiem jest boss. Możliwe, że tak, aczkolwiek mogę się oczywiście mylić. To była świnka, czy ja źle pamiętam? Źle pamiętam, dobra. Czeka nas pierwszy boss, także zawalczmy z nim. Lecimy. Okej. Okay. On oryginalnie na Wikipedii nazywa się Hood Stomper. Ja nie wiem, wymyślę mu teraz nazwę Tupacz. To z... zostanie przy nazwie Tupacz. Boss jest łatwy. Potrzebujemy 3 guziki krytek. Ja się skupiam, także teraz się będę jąkać. 3 guziki krytek, pojawia się rakieta i strzelamy w niego. 3 razy w niego strzelimy i on pada. Jak oczywiście nie zdążymy, bądź on nas nadepnie butem, to stracimy życie, a jeżeli nie zdążymy, to po prostu guzik się wyłącza i to, co zrobiliśmy na środku, też się wyłącza i musimy to wszystko zrobić od nowa. I musimy go wyprzedzić na środek, bo inaczej on nam tą puszkę popsuje. Dobra, bum! Lecimy, ziomuś, bum, drugi raz. I przy trzeciej turze, tylko za pierwszym razem, jak będziemy po tych guzikach chodzić, pojawiają się bokserzy, których musimy po prostu załatwić. Uszy, nic trudnego. O, się guzik bardzo złe miejsce pojawił, musimy to wszystko obejść teraz. Mało tego zdążyć. Dobra, chyba zdążymy. Go. O! Doleci, kama. Dobrze, bum. I teraz najlepsza część tego poziomu. My przejmujemy te buty! I teraz czas się pobawić, bo jesteśmy nietykalni. Czas się naprawdę pobawić. I komentator... Złoto. Słuchajcie, się nie będę złowił. Relacja na żywo ze stadionu przez Gdyścia. Miejscowy faworyt Rayman w brawurowym stylu rozprawia się z drużyną Rokluma. A jak? Lecimy z nimi. No, ty kanemu możecie mi postać. Krótko mówiąc. Drużyna Rokluma wyraźnie nie radzi sobie z sytuacją. Dobra. A, straciłem punkty. Zawodnicy nie pozwalają sobie nawet na chwilę wytchnienia. Dają z siebie wszystko i jeszcze więcej. Aż się zaspędziało. No racy, człowieku, niekwestionowany mistrz w tuptaniu. Najlepszy potencjał Mississippi.
3000 punktów, tu się da wbić ponad 8000. Piękna akcja, skarbie! Czempion, panie i panowie. Idę w to miejsce nie bez powodu, ponieważ mamy z plakat Wanted i z jakimś stworem. Jest to Xorax? Czy Xarax? Xorax chyba się nazywał ten stwór. On oryginalnie miał być bossem tutaj. Jednak jego model był zbyt duży, żeby się tutaj zmieścić. Pomyślcie o tym. Okej, okay, zmierzamy do doktorka. Prawie wcale się nie bałem. Jasne! O mało co nie narobiłeś w majty! Och, zmierzamy do pierwszego doktora. I każdy doktorek u siebie ma sekret, który musimy odkryć. Sekrety są do zdobycia proste, szczególnie u pierwszego doktorka. U reszty już tak. Tak pierazy drzwi. Dobra. Pierdziel na sucho. Aj, aj, aj. Kolego. Dobra. Trójka mektumów, rozwaleni, pokonani. Szybko, Rayman, ratuj! Czy jest na sali lekarz? Okej, okay. Globox czeka już u lekarza. My sobie na spokojnie pozbieramy wszystko, łącznie z sekretem. Taka hala, jak teraz widzicie, będzie z trzy razy, dokładnie ta sama. Nie, raz będzie inna. Raz będzie inna, chyba tylko raz będzie inna. Mogę się mylić, tutaj za nami jest sekret. Tu jest bardzo fajnie, też musimy użyć helikoptera, bo inaczej zginiemy. I tutaj się kryje szmaragd przepiękny. Super. I mamy wszystko na tym poziomie, nic z tego poziomu, jeszcze będziemy mieli deskę. Nic z tego poziomu więcej nie wyciągniemy. Obejrzyjmy kastynkę. Proszę, 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 co my tu mamy? Można? Ach. Ach, widzę, że połknąłeś czarnego kudrzaka. Musimy sięgnąć po dość drastyczne metody. Pięknie. Obawiam się, że jest gorzej niż sądziłem. Widzisz, pasożyt przeniknął przez trzustkę i zagnieździł się w żołądku. Będziesz musiał skonsultować to z gastrologiem. Znam świetnego specjalistę, który mieszka w krainie żywych tropów. Tropów? No to lecę, muszę umyć narzędzia. Ty mieszka w krainie żywych tropów. Dobra. Jakie narzędzia musisz umyć? Ja jestem przerażony. Okej, okay, deska i tym razem, goddammit, nie spadnę stąd. Przysięgam. Zbiorę wszystko tak jak należy, będę miał 100% na desce, bo byłem bardzo niepocieszony tym, że miałem 98% na desce. Tak nie może być. Tak się nie godzi. I tak bardzo bym chciał zrobić wszystko, ale... No to jest difficult, okej? Okay? To jest bardzo difficult. Dobra, ja się skupię do tego. Ciężko jest komentować, zaufajcie. Spróbujcie nagrywać coś i komentować cały czas. To nie jest takie proste. A, bo nie będziemy w prawie, co? Po 8 latach. No ale. I każdy z terminatorem. Dobra. I wysoka, która gra w tle, to jest House. Opominałem jeden kryształ, no to dupa już. To jest House, z tego co mi się wydaje. Z tego co... Było mi kiedyś tam dawno powiedziane przez jednego youtubera, którego oglądałem. Pierwszego youtubera w ogóle jakiegokolwiek oglądałem. Był to CDT Zio. Kiedyś znany jako CMC Zio. I wyjęłem go seję z Raymana i jego seja z Raymana... O nie, chcę spać. Jego seja z Raymana była w 360p albo jeszcze mniej. I ja wtedy nie myślałem o tym, jakie to było jakości, po prostu oglądałem. A teraz jak ja wrzucam filmy w 2K i nie widzę innej możliwości w ogóle,
To aż dziwnie pomyśleć o tym, naprawdę, tak cofnąć się wstecz. Mało tego, teraz mam koło nowy komputer, który jest w... No może nie jest z górnej półki, ale daję sobie radę z większością gier. Jestem mega szczęśliwy z tego powodu. A pomyśleć, że ja wtedy oglądałem to na laptopie. Takim starym, takim typowo starym laptopie, takim zdecelowanym już praktycznie. Był nowy. A nasze wtedy był tak wiele, że to telefony są lepsze, nie? Już teraz. I aż dziwnie pomyśleć, naprawdę. Aż mnie... Oszukowa zaswędziała tego myślenia, masakra. Dobra. Spadłem raz na to specjalnie, więc nie było źle. 100%, dziękuję, tyle chciałem. Spadłem raz. Powiedziałem to drugi raz. Yo. Okej. Okay. Mamy trzeci poziom pod tytułem Bagna Mrok. Ty mały podglądaczu, wstydź się! Czekaj, niech ja cię dorwę! Przepraszam, przepraszam, ja nie chciałem! Nie chcę tego słuchać, przeklęty gwałciciel! Jak tak można? Oj, Rayman, Rayman, naoglądałeś się pewnie nieprzyjemnej rzeczy. Szczególnie, że to coś wykupciało Rubin. Wyobraźcie sobie, aby to było wykidać Rubin. Nie za przyjemnie, mi się wydaje. No ale cóż, jesteśmy na trzecim poziomie, są to Bagna Mroku, jest to poziom nieprzyjemny, ale jest to poziom jedyny, na którym będziemy mieli dwóch różnych bossów, z czego ostatni boss będzie miał dwie fazy, także będzie co robić i będzie na pewno fajnie. Jest to jeden z nieprzyjemnych poziomów przez jego estetykę, ale on powinien nam zlecieć szybko poza bossami, bo bossy są długie. Drugi boss jest drugi, pierwszy, no tak zależy jak się gra. No dobra, ale czekam się z wami, moi drodzy, to był drugi odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało i że było lepiej niż w pierwszym odcinku, że się trochę rozkręciłem, że będzie już tylko lepiej z moim komentarzem. Także cóż, trzymajcie się, moi drodzy, na razie, cześć, pa, to był Rayman 3, żegnam się z wami, trzymajcie się, na razie, cześć i pa.